Często najważniejsze wideo, jakie w życiu zobaczysz. Wiem, że jest milion różnych wideo w internecie, dlatego ta myśl, że właśnie ten materiał okaże się najważniejszy w twojej lotniczej przyszłości, wydaje się nad wyraz przesadzony. Ale chcę, aby tak właśnie nie było. Pozwól, że wyjaśnię tak krok po kroku. Podniebne sekrety, jak zdobyć nieziemski etat w chmurach, a wcześniej poznać podniebne sekrety tak, aby być nie do zatrzymania. Wysoki prestiż, beztroskie podróże samolotem, egzotyczny typ pracy oraz wysoka wypłata. Ta strona powstała z myślą o tobie, aby nie było potrzeby poszukiwania gdzieś indziej. Po co szukać gdzieś indziej, skoro tutaj odpowiemy na najmniejsze z twoich pytań. Nie chcę, abyś na pytania, ile zarabia stewardesa, usłyszała lub usłyszał odpowiedzi zaczynające się od zdania to zależy, a kończące się nie mogę do końca powiedzieć. Tak, aby zostawić cię z ideą, że stewardesa zarabia całkiem nieźle. Ale co to dokładnie oznacza? Jeżeli natomiast poszukujesz drogi na skróty, tanich, szybkich obietnic bez rezultatów, to nie jest strona dla ciebie. Ponieważ nie chcę, abyś będąc u celu swojego marzenia, nie wiedziała lub nie wiedział, skąd coś się wzięło, dlaczego na samolocie coś się dzieje, a ty tego nie rozumiesz. Natomiast zależy mi na tym, aby to było pełne kompendium wiedzy, po odkryciu którego będziesz nie do pokonania. Największą zaletą jest znać wszystkie etapy rekrutacji na stanowisko stewardesy. Wymogi i zakulisowe działania, poziom wyrzeczeń do pokonania, a później jak wygląda szkolenie i co gorsza, jakich błędów musisz unikać, jak zaczniesz już latać. Tak aby nie stracić stanowiska, które w świecie rodziny lotniczej nie będzie już tak łatwo odzyskać, bo jeśli jedna linia lotnicza zakończy z tobą współpracę, to prawdopodobieństwo, że w kolejnej już o tobie wiedzą, bo już ktoś tam pracuje z twojej obecnej linii, jest wręcz stuprocentowo pewne. Zacząłem budować swoją podniebną przygodę w roku 2006. W ciągu prawie 150 miesięcy z przerwami udało mi się przeskoczyć z pracy w tylnej części samolotu do przedniej, zdobywając doświadczenie w trzech liniach lotniczych. By obecnie rekrutować, szkolić naziemnie jako instruktor, latać jako szef pokładu, egzaminować w powietrzu czy zarządzać grupą doświadczonych stewardes i stewardów jako ich przełożony i ambasador. Tą wiedzę i doświadczenie chciałbym przekazać właśnie tobie. Największą frajdę sprawiłoby mi wyzwanie, jakim jest, abyś, mając mnie jako swojego przewodnika, zdobyła wymarzoną pozycję w świecie podniebnych ambicji w przestworzach. Drodze wyjaśnienia. Kilka lat temu desperacko, gorączkowo poszukiwałem pracy w liniach lotniczych, gdziekolwiek. Pochodzę z małego miasta w Polsce. Nie wiedziałem, gdzie szukać. Nie wiedziałem, komu zaufać. Ja nawet nigdy nie leciałem wtedy samolotem, nawet awionetką. Ale musiałem to osiągnąć, miałem po prostu pasję. Po przeszukiwaniu gazet, siedzeniu w bibliotekach, wypełnianiu formularzy w internecie, pewnie rodzina już wtedy miała dosyć tego tematu, bo pewnie stracili wszelkie nadzieje. Jeździłem po innych miastach, na skraju tak naprawdę fizycznego wyczerpania i nie tylko, wchodziły przecież w rachubę również finanse. Posłuchaj, ja nie żartuję, mówiąc, jak wiele mnie to kosztowało. Cierpliwie szukałem. Poniedziałek, kolejny poniedziałek i kolejny poniedziałek. Serio, to nie jest nawet połowa, ale zostawmy to. Stewardessa nieziemska, której tajnikami chciałbym się z tobą podzielić, powstała na bazie wiedzy i doświadczenia nabytego z przerwami od 2006 roku w lotnictwie. Za chwilę to odkryjesz, a działa to ze względu na czas, w którym doświadczenie to było zdobyte. Aby się nie rozpisywać, ostatecznie znalazłem. Ty też możesz odnaleźć twój etat marzeń w chmurach. Patrząc teraz z perspektywy, moja znajomość angielskiego była beznadziejna. Stewardessa nieziemska to zestaw wiedzy, który pozwoli ci uniknąć zimnego kubła wody na głowę. Gdybym miał jedyny w swoim rodzaju przepis na ciasto i chciałbym ci dać dokładne wskazówki, dokładne składniki, nawet jeżeli pieczenie ciasta jest ci zupełnie obce,
Prawdopodobnie zostałoby upieczone całkiem sowite ciasto. Oto podpowiedź. Kiedykolwiek pytałaś kogoś o szczegóły pracy stewardessy, a później to uczucie oszukania? Wszystko takie niejasne? Zasada numer jeden. Trzeba posiadać wśród swoich znajomych kogoś, kto już osiągnął to, co ty chcesz osiągnąć. Czy nie jest wtedy łatwiej, gdy masz pomoc od praktyka, który wie, jakich błędów nie popełnić? No chyba, że chcesz szukać porady od tych, którzy nie osiągnęli tego, co chcesz osiągnąć. Dlaczego musisz przekalkulować wszystko, zanim zaczniesz? I co jest najważniejszego w tym zawodzie? Jak poprawnie wyselekcjonować najodpowiedniejszą na tą chwilę linię lotniczą dla ciebie? Chcę ci pomóc. To jest moja formuła. Indywidualne podejście to jest formuła. To jest ta moja formuła. To jest jak receptura na coś smacznego, która rozchodzi się po rodzinie. Chciałbym tak naprawdę usłyszeć od ciebie, jakie są twoje pytania, jakie są twoje potrzeby. Posiadam tony wiedzy więcej, którą się z tobą podzielę, ale zachowam to. Dlaczego? Ponieważ tylko ci, którzy biorą byka za rogi, wygrywają w życiu cokolwiek by nie robili. Nie będzie to podlegało opłacie 997 zł. Nie będzie potrzeby przylotu do mnie za 3997 zł na dwudniową konferencję. Dlaczego nie? Ponieważ chcę, abyś najpierw tego doświadczył lub doświadczyła. Znasz moją definicję ciebie? Jesteś osobą pod moją opieką, która za pomocą przekazanej wiedzy i doświadczenia będzie mogła zaoszczędzić czas oraz pieniądze. Nie chcę kogoś, kto będzie naciągany na kupno wielu rzeczy, z których 90% okaże się marketingowymi sztuczkami. Chciałbym budować swoją reputację na sukcesie takich osób jak ty. Jeśli osiągniesz zamierzony cel, czy uczciwym byłoby, gdybyś o mnie zapomniał lub zapomniała? To nie jest 97 zł. Nawet nie 49,95. Pozwól, że wyjaśnię. Na stronie stewardessanieziemska.pl znajdziesz specjalny formularz zaczynający się od twojego maila, którego używasz codziennie. Będziemy potrzebowali twoje imię. Możesz opisać, tak naprawdę nazwać tytuł swojemu bolącemu dylematowi oraz wpisać tytuł swojego marzenia. Zgadzając się z polityką prywatności i naciskając tak, chcę poznać podniebne sekrety oraz otrzymać odpowiedzi na wszystkie nurtujące mnie pytania, otrzymasz po zaakceptowaniu warunków adres mailowy, na którym będę oczekiwał twojego maila z dokładnym opisem twoich pytań, twoich dylematów oraz marzeń. Tak jak wcześniej mówiłem, ponieważ mam indywidualne podejście do każdego. Każdy z nas tak naprawdę ma inne cele, inne marzenia. I właśnie dlatego chciałbym spełnić te twoje, nie te moje, tylko te twoje. Pomóc tobie poprzez moje doświadczenie, aby spełnić te twoje marzenia. Żeby to nie było spełnianie moich marzeń, ale twoich. Ponieważ chcę doświadczenia dla ciebie. Doświadczenia pomocy tak, aby oszczędzić ci czasu oraz pieniędzy. Uzupełnij proszę podniebne sekrety, formularz na stronie internetowej, wcześniej już omówiony. Upewnij się przy tym, aby kliknąć. Chcesz posiadać wiedzę i być na poziomie przygotowania jak personel już dziś latający, ale jeszcze przed rekrutacją. Chcesz takiej przewagi? Ale uważaj, jest pewna zasada. Raz stewardessa, zawsze stewardessa. Ta profesja jest nieziemsko wciągająca. O co dokładnie chodzi? Chodzi o to, że jeżeli ktoś już zacznie, to później nawet jeżeli opuści linię lotniczą i przejdzie do pracy etatowej gdzieś indziej, powiedzmy, że w biurze,
Brakuje mu tego systemu pracy, tego wszystkiego, co było wcześniej związane z lotnictwem, dlatego ta właśnie zasada. Praca w chmurach z pewnością byłaby spełnieniem marzeń. Na ile tak rzeczywiście jest, że zajmujemy prestiżowe stanowisko, podróżujemy i podróżujemy, nasze biuro jest w chmurach, nieźle zarabiamy, a obowiązki należą do przyjemności. Po co w lotnictwie potrzeba umiejętności pływania? Jaka jest sytuacja na rynku? Czy dużo jest chętnych? Czy jest możliwe wyeliminowanie konkurencji? A jakie cechy powinna mieć idealna stewardesa? Podobno wasza praca zaczyna się długo przed odlotem. Jakie zadania musicie wykonać wcześniej? Jak wygląda współpraca stewardess z pilotami? Jakie są mity na temat tego zawodu? Jak poradzić sobie z niemiłymi pasażerami? Możliwe, że to ty też zadajesz sobie takie pytania. Dlatego upewnij się, aby kliknąć tak, chcę poznać podniebne sekrety oraz otrzymać odpowiedzi na wszystkie nurtujące mnie pytania.